Yo, siemanko, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft. Na moim kanale ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jest Dobek, który dalej się nie odzywa, słuchajcie. Coś mu się chyba stało, ale może na koniec odcineczka się odezwie. Zobaczymy, słuchajcie. Na razie nie chce się odzywać i mówi do Belli na ucho cały czas. Co nie? Co on ci tam gada? Nie powiem. Nie powiesz? To nasza tajemnica. Dobra, okej, słuchajcie, witam was w kolejnym odcineczku i dzisiaj jesteśmy oczywiście w budowaniu od Nob do Pro. I dzisiaj będziemy budować sekretne domki pod ziemią od Nob do Pro. Także mam nadzieję, że odcineczek bardzo, bardzo wam się spodoba. Jeżeli tak i chcielibyście kolejny odcineczek z tej serii, chcielibyście, żeby Nobek w końcu się odezwał, zostawiajcie dużo łapeczek do góry. Fajnie, jeżeli będzie ponad 40 tysięcy łap do góry. A co tam? 40 tysięcy łap do góry. Lecimy z kolejnym odcineczkiem. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia, żeby być na bieżąco. I wpadajcie na vitoshop.pl po nowy numer gazetki Vito Team. I fajne epickie rzeczy. Dobra, Bella, jesteś gotowa na dzisiejsze budowanie? Nobek, jesteś gotowy? Powiedz mi na ucho. Okay. Ej, mi nie chce powiedzieć. Niech on ci powie, czy jest gotowy. Zapytaj go. Jesteś gotowy? Jest, ale on ma pytanie. No, jakie? Że po co są te ściany, skoro my budujemy pod spodem? Nie wiem. A widzisz, ja nie wiem, ja nie wiem, kto zbudował te ściany. Ej, Tomek, skąd ty jesteś taki cwaniak? Od kiedy ty jesteś taki cwaniak? Dobra, okej, słuchajcie, lecimy budować. Mamy na to około 10 minut, więc tutaj będziemy pilnować sobie mniej więcej czasu. Dobra, mamy ja nadzieję, że nam się uda, słuchajcie. Co? W 10 minut, no ale pod ziemią i tak nie będziesz widziała. Dobra, 3, 2, 1, start, słuchajcie i lecimy. Mamy dzisiaj tutaj kilka modyfikacji do wykorzystania, więc myślę, że będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. I ja sobie zrobię, słuchajcie, takie wejście pojedyncze w sumie też. A co tam? Chyba, że może zrobię większe trochę, zobaczymy. Na razie lecimy głęboko pod ziemię, okej, dosyć głęboko polecimy. I zrobimy, słuchajcie, taki piętrowy domek pod ziemią. Myślę, że to będzie mega kozak. Ej, i że mi się coś takiego uda. Ej, no Bella, trochę muszę mówić, żeby widzowie wiedzieli, co ja buduję w ogóle. No wy to? No Bella. Bo ja się już pogubiłam. Dlaczego? Ze wszystkiego tu. Co? Nie wiem, o co ci chodzi. Ja nie wiem, jak mam to zrobić. O, dobra, okej, ja też nie wiem, ale spróbujemy zrobić, słuchajcie, coś większego takiego, bo skoro to ma być pro, ja buduję pro oczywiście, Bella buduje takie normalne, a Nobek wiadomo, po swojemu, jak mu się uda w ogóle, więc on buduje cokolwiek. Dobra, zróbmy taki większy ten pokój, taki naprawdę duży. A na ile bloków na dół wziąłeś tamten? Nie wiem, ale sporo. Sporo? Jestem w kamieniu normalnie. Ja też jestem. No to w kamieniu. W kamieniu już wystarczająco będzie. Widzę ciebie nawet. Widzę tak, twój na pewno. Nick. No widzę twój nick, Vito. Nie możesz widzieć mojego więc niku. W sumie... Bella, bo mój nick jest zablokowany. Jest odblokowany. Nie, jest zablokowany, bo ja twój widzę. Tak. O, widzę Kitty Bella. Vito. Dobra, okej, nie wiem, czekajcie. Dyskutuj. Czekajcie, tu mamy tak i mamy, dobra, tu jeszcze jedną ściankę zniszczymy i będzie elegancko, dobra, pyk, 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 wszystko trzeba wypełnić, niestety, dobra, ale dobrze, że ja mam na przykład taką modyfikację, że sobie wezmę aks, przeszumiałaś już, nie umiałam, człowieku, pyk, ej, spadłam, set, gdzie, to już za głęboko, Bella, dawaj, nie, to już za głęboko jesteś, Bella, za głęboko, Bella, już poleciałaś. Nie idź strony serio światła. Bo to już jesteś w tym, jak to się nazywa. A czemu ja nie w mogę kosmosie postawić bloku? No bo to jest za nie... Tu możesz, wyżej jeszcze. Bo już zepsułam. O, tu możesz. Nie. Nie mogę już. No pod spodem, pod sobą. No nie możesz postawić tu, jak ty stoisz. Co ty mówisz? No, o. O. Bella, co ty nie umiesz bloków stawiać? Bella, naprawiłaś ja mam to cię uczyć? No Vito, weź. Przestań. To już Nobek chyba lepiej buduje, Bella. O, ale mi szybko idzie, ale fajnie. No, na pewno. Dobra, czyli co ja teraz mam zrobić? Czyli nic. Ja nie wiem, gdzie jest... Dobra, okej, elegancko tutaj Vito zrobił, patrzcie, robimy sobie cyk. I teraz... Tak, czekajcie, gdzie ja zaznaczyłem? Tu. I tu. Okej, patrzcie, jak mi to szybko idzie. Vito, ja używam... Co ja ja zrobiłem? Męczę. Ciemno mam tutaj. Dzięki. Widzę wiesz? Ciemność, czekajcie, dajmy no torcza. Dobrze. Widz ciemność. Dawaj torcza, słuchajcie. Tutaj. A żebym ja się bokiem do ciebie dobra nie przekopała, Vito. Nie, ja widzę na razie, tak? Gdzie jesteś, tak. Dobra, okej. Okay. Dobra, okej, okay, mamy już teraz zrobione jeszcze podłogę. No cyk, to super, bo ja bang, będę okay, dobra to robić i godzinę. Teraz robimy piętrowy jeszcze, czyli tutaj musimy, słuchajcie, usunąć na przykład. Zrobimy taką antresolę. I tu będzie jeszcze pod spód, słuchajcie, podkopane. O, ja już też jestem bardzo nisko. No widzisz? Nie wiem, czy tu się zaraz nie dokopię właśnie gdzieś też. Dobra, to będzie moje takie... No to nieźle. Czekajcie, jeszcze... Okej. Okay. Ostatni poziom mi został. Dobra. Ja już sobie... Bo tutaj już jest bedrock. Coś zrobiłam. Dobra, ale możemy tu zrobić pokój, także luźno. Patrzcie. Pyk. Tu, tu. Pyk, okej. Okay. Będzie piętrowy jak nic. I dobrze. Dobra, cyk, 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 cyk. O nie, 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 nie. Tak dobra nie może być.
Tutaj już chyba za daleko, już więcej nie potrzebuję, ale tutaj możemy jeszcze zniszczyć te wszystkie bloki, okej. Wiem, ale że też... miło się robi, wiesz? Wiem, że też mógłbym tą modyfikację niszczyć, ale nie chcę już tak aż oszukiwać, bo Bella w ogóle wtedy będzie, no właśnie, słuchajcie, Vito, oszukane to będzie, no troszeczkę. No fajnie mi się tak, wiesz co, rozwala blok pojedynczo. Tak? Lepiej niż tak no, wszystkie naraz. No bardzo, wiesz? Przecież żartuję. Też bym chciała tak jak ty. Aha, no to weź no, zrób tak. No Vito, ja nie umiem. No musisz się nauczyć, Bella, no, w końcu. Musisz mnie nauczyć poza Ja nie mogę ciebie nauczyć. Albo ja muszę u ciebie podglądywać. Podglądywać, najlepiej. Jak podglądać. Dobra, okej, okay, słuchajcie, no, zróbmy teraz tutaj, cyk, dobra. Nie, nie słuchajcie. Diamenciki i tutaj, cyk i cyk, diamenciki. Okej, okay, elegancko. Diamenciki, dobra, dobra. Dobra, diamentito wjeżdża tutaj elegancko. Dobra, patrzcie, pyk mamy, dobra. Tutaj, czy ja bedrock mogę też zamienić tym diamentito? Moim mogę, elegancko. I to przestań. Dobra, super, mamy, słuchajcie, tutaj mamy piętro takie. Ale tu musimy to jeszcze chyba wypełnić, bo ja tu będę miał zejście. To będzie ciężko mi tutaj. Poczekajcie. Gdybyśmy zrobili coś takiego bardziej, o. Dobra, i trzeba zaraz się wyłonić na górę. Dobra, czekajcie, diament. I zobaczyć. Dobra, okej. Okay. A mogę na Game Mode 3 przejść? A po co ci? No wiesz, żeby zobaczyć jak to wygląda fajnie. Nie możesz. Mogę. Ty nie jest możesz. Jest taka opcja, Vito. Dobra, zonie? I tu zrobimy. No jest taka opcja, tylko pewnie. Ty mnie oszukujesz. Dobra, okej, okay, tutaj mamy tak i tak. Elegancko będziemy mieli tutaj dwa pokoje. Tutaj mamy pierwszy pokój, okej. Okay. Tu nieźle możemy chyba zrobić. Czekajcie, bo tu, tutaj pokoi będziemy schodzić w ogóle. To tędy. To czekajcie, to możemy w ogóle zrobić tak. I tutaj będą drabinki, dobra. Tutaj, takie i wtedy co? Tutaj możemy jeszcze zrobić jedno pomieszczenie takie. Do góry. Dobra, i tu możemy je zrobić w ogóle wyżej. O, to by było fajne. To trzeba rozwalić. Dobra, okej, okay, elegancko, dobra, super. Mi się wydaje, że tak będzie. Ups. Kozacko. Vito, dobra. Vito. Co? Będę Bella, potrzebowała Bella pomocy. Nie mogę ci pomóc. Będziesz musiał. Nie mogę, Bella, jak ci idzie w ogóle? No słabo. Dlaczego słabo? Strasznie długo będzie mi tak szło. No tak. Dobra, czy my mamy... O, mamy tą modyfikację, ale jako? Epicko. Tą, że wypełnia się bloki różnego rodzaju. Aha. Tymi, co chce się. Dobra, dobra, to kozak. Okay. Dobra, czyli zrobimy... Tu będą drabinki i tu też zrobimy drabinki, będzie zejście, będzie epicko. Dobra, i tu zrobimy w ogóle... Co takiego? Tak myślałem, żeby tu zrobić jakieś tajne przejście. Oho. To by było nice. To w ogóle. By było dobra, nice. Weźmy tutaj ghost bloki, słuchajcie. Jest ghost bloczek, dobra. Bella, już niedużo czasu nam zostało. No to super, bo ja tutaj robię dobra ściany. Tutaj zrobimy sobie także ghost bloczek, dobrze, dobra, nie? Elegancko. Nie wiem, na jaką szerokość a tu zrobimy bazę. Pokój normalny i zrobimy tutaj jakieś kozackie drzwi, dobra. Zobaczmy, jakie mamy drzwi, jakie dorsy. Jeszcze takie coś. Dorsy, dobra, zwykłe mamy. A ty, Bella, ostatnio używałaś, jakieś co? Działały chyba, nie? Działały, działały. A takie no mi zadziałają? Ciekawe. Nic się nie stało. Czekajcie, zobaczmy, czy takim... Oj, chyba Minecraft się wyłączy. Nie! Nie? Ale kozackie drzwi mam teraz. No to super, mogłam ci powiedzieć, że się zepsuła. Ja cię kręcę, jakie kozackie drzwi. To ja nie chcę tych bloków niewidzialnych. Ja chcę nie? te drzwi po prostu. Aha. W dwóch miejscach, bo one są kozak, patrzcie. Ole kozak. Mogę spojrzeć? Nie, nie możesz. Ale jest. Bella, nie można tak. Dobra, zróbmy tutaj jakieś światełko. Lamp, czy są jakieś lampy ładne coś takie? Coś niska ta baza jednak jaka jeszcze. Jaka niska, dlaczego niska? No chyba ten. Podsufitowa taka jest. Muszę takie coś zrobić. Muszę jeszcze ją powiększyć. O, nie mogę tu powiesić. To się jednak wydawało. Czemu nie mogę tej lampy tu powiesić? Halo? Jest, dobra. Lamp. Działa. Bella, posuń się. No Vito, nie mam tu miejsca. No weź się tutaj, no przestań. Wierzą. Dobra, mamy wiszącą lampę, ale ona mi nie chce działać. O, ta mi zadziała lampa, bo wiem, że ta działała. Takie co? Dobra, spróbujmy. No sufit. Dlaczego? Co jest? Something is on the way. No jak on the way, jak tu nic nie ma? Sufit. On the way, patrz. O, teraz tu. Nie działa nie, mi ta lampa. O, patrzeć. Zadziałała mi ta lampa, ale ona wisi za bardzo. Ty mnie nie zagadłeś. Czekajcie, inną lampę. Bo ja ta jest za bardzo wisząca, skończyć. A ta też tak nisko wisi? Ta? Też? Chyba będzie okej. Ta też tak nisko wisi. To ja nie chcę takich lamp. Oj. A jakieś inne? Nie ma innych. Czekajcie. Skończyły a to? Się. Lamp post, nie. Tu jest tall lamp. Zobaczmy tall lamp. To usuniemy. Okej, okay. O, to są fajne lampy, dobra. To też. Stawmy te lampki w takim razie. Dobra. Cyk. Vito, masz sufit? Halo, światło chciałem zapalić.
Nie, nie ma. O, działa. Nie ma pod ziemią światła, ja nie wiem. Jest światło, ja zrobiłem tu prąd normalnie. No to ja nie mogę, ty już dobra. Się tam dekorujesz. Ej, halo, pyk. Ej, o, mamy, dobra zrobiło. Mamy dwie lampy elegancko. A, bo ja sobie... No bo zamknęłaś sobie ten. Jak się wystraszyło. Wiem, właśnie. Ja to jestem dobra. Dobra, mamy to światło, cyk i cyk, dobra, okej, okay, i tu mamy wejście w ogóle, to będzie epickie. Dobra, i teraz tak, wykończmy tutaj, już niedużo czasu mi zostało. Aha. Zróbmy tutaj bed, tylko jakieś weźmy takie lepsze bed. No to ładnie, nie? Hey bed. To nie, nie chcę hey bed, bo to jest chyba na tym, się śpi. Takie coś? Na takim czymś. Tu jeszcze. Dobra, okej, okay, jakieś epickie, o, takie będzie ciężko fajne. Ciężko to jest zrobić, Vito. Czemu? Mogłam sobie najpierw cały taki kwadrat wow. zrobić dziurę. Okej, okay, dobra, mamy takie łóżko epickie, okej. Okay. Jakie jeszcze tutaj meble? Żadne, Vito. Czekajcie, zróbmy jakieś epickie meble tutaj jeszcze. No, to zrobimy dobra. Sufit. Cyk, elegancko, dobra, tutaj będzie sypialnia, mi się wydaje, że spoczko. Tu? I tutaj jakąś cztery? Lampę jeszcze, jakbyśmy znaleźli, to by było mega kozacko. O, ceiling dobra. Lamp, to nie chcę. Jak to nie? Czemu? No bo nie chcę ceiling lamp. Aha, dobra, okej. Okay. Ale bo ja potrzebuję, o, taką lampę potrzebuję. Cztery. Dobra, cyk. Ja. O, i działa, elegancko, no, dobra, tutaj bez, mamy sypialnię. I tutaj musimy zejść jeszcze, dobra, tu będzie zejście. Nopku, nopku. Tutaj będzie kolejny ten, save. Muszę iść do niego. Czemu? O, i prosić safe. O pomoc. Dlaczego? I powiem mu, że ja za to mu pomogę. Bo nie ja możesz się tak nie wyrobię, mówić. Vito. No jak się nie wyrobisz? No tak, no. Dobra, przecież czekajcie. To też niedługo schodzi. O, tutaj będzie mój ten, dobra, ukryte miejsce. I teraz tak, te weźmy gold. O. O nie, to weźmiemy, czekajcie. Pyk. Załącz. Dobra, elegancko. O nie, nie, nie chciałem drzwi zamknąć. No, przedostatnią czekaj, ścianę Vito. Robię. Dobra, okej, okay, włóżmy to tutaj. Ten się tam dekoruje. No, ale Szajacz. Będzie, dobra, nie, nie chcę mi się, dobra, muszę to wypełnić jednak chyba. Dobrze, wypełniaj, dobrze, ale to mi dużo czasu zejdzie tutaj, ale słuchajcie, już nie mamy czasu, już powinniśmy kończyć. Oho. Ale dajcie nam chwilkę więcej czasu, bo żeby takie epickie wyszły te domki, no to trzeba trochę więcej czasu. No właśnie. Dobra, okej. Okay. Jak człowiek robi bez jakichś weźmy tam cheatów. Jeszcze to, dobra. Bez cheatów, dobra. No. Spoczko, okej, okay, tutaj mamy coś takiego. A tutaj jaki pokój w ogóle tutaj zrobić? Zróbmy tą łazienkę. Cheatowcu. Co? O co ci chodzi? No dobra, tak. Zróbmy tu łazienkę. Ej, czekaj, łazieneczka, pyk. Łazienkę będzie. Dobra, no, mamy tutaj już. Co my tu jeszcze mamy? Ja jeszcze tu dziurę robię. Wall cabinet. Dobra. Pralkę wstawimy. O, super. Dobra, i nie, co my no, tu jeszcze mamy? Toaletkę. Nie. No ja muszę pro dzisiaj zrobić, nie ma opcji. No to ci się chyba uda i no, w nie wiem. Wygrasz, nie? Wszystko, no tak nie się, wiem, nie wiem. Raczej dobra, widzowie pyk. Nie będą musieli tam... I tu wstawimy pralkę jeszcze. Mówić, kto wygrał. Pyk, ale nie, to pralka nie pasuje, tu ją wstawmy. Tu. Dobra, pasuje? Pasuje teraz, okej, okay, dobra. Drzwi mi się usunęły, oh my god. Yes. Dobra, weźmy drzwi jeszcze z powrotem. Okay. Dobra, mamy gdzie są te drzwi? Naciska, mamy ściany. Są te drzwi, dobra. Dużo ci jeszcze zostało czas tak. tego? Do roboty? Bardzo dużo. Tak? Nie, tak? Nie może być. Bardzo dużo wina. Nie może Bella tak być, bo już kończymy właśnie w ale tym momencie. To jest twoja wina. Moja że wina? Nie, tego nie nauczyłeś. Aha, no na pewno. Więc... na 100%. Cicho, bo nie wiem jak to się nazywa. Normalnie. To nie się nazywa normalnie, Bella. Tylko... właśnie piecyk, o piecyk, brakowało to się mi nie tego. Nazywa piecyk. Vito, możesz mi nie Bella, przeszkadzać? To się nie nazywa piecyk, dobra, okej, okay, mamy tutaj. Zróbmy jeszcze tylko te drabinki, leather. Weźmy sobie, okej, okay, elegancko mamy. Dobra, i to. Tutaj zrobimy. Wiem, że to nie jest pro, drabinki nie są pro, ale muszę jakoś to wykorzystać. Więc będą tu drabinki po prostu. Dobra, zobaczmy jeszcze jakieś rzeczy tutaj byśmy pododawali, bo to też fajnie by wyglądało. O, Bella, ale fajnie. Tylko nie wiem co tu w ogóle dać, bo nie mamy kuchni. Ale nie chcę mi się już robić kuchni. Nie więc robisz nie, nie robię. O, jak przy. Bo to za dużo czasu mi zajmie, a ja już muszę kończyć. Ojej, czemu ja chciałem wstawić coś postawić? Innego tutaj, ale nie wiem co. Nie da się co tego tu, postawić. Co pros może mieć jeszcze fajnego? Prosy nigdy o, nic wstawimy nie mają, coś takiego. Vito. Wiesz, moim zdaniem. Tak? Nie, to nie działa. Się wydaje, że mają. Chciałam coś fajnego. Dobra, mamy coś fajnego tutaj, okej, okay, zróbmy jeszcze tutaj dwa krzesła i będzie elegancko. Jak to mam zrobić? Dobra, zrobimy tutaj jeszcze dwa krzesła. Pyk. Nie wiem dlaczego te lampy gasną, jak ja tam coś stawiam, ale dobra. To o, jest dobra, nieważne. Może takie coś jeszcze tu musimy oczywiście to wykończyć, więc musimy to zaznaczyć. Pyk. O. I zaznaczymy pyk. Będzie ładnie. Tak, okej, okay, elegancko. Zrób Bella takie coś. Dobra, teraz tu. I tutaj. Tu. Cyk.
Co robisz, Wito? Cwaniaczku, już, tak? No nic, już kończę powoli. A, dobra, dobra. Dobra, pyk. To jest to. I pyk. Cyk. I cyk. Dobra. I tu jeszcze Bella. Elegancko, dobra, mamy. I teraz zrobimy tutaj drabinki. Do końca. O, cyk, cyk. Takie coś? Dobrze, okien nie trzeba robić przynajmniej. W sumie tak. To jest spoczko. No, dobrze, chociaż dobrze. Takie prowizoryczne można było zrobić. Teraz tak, bed. Dobra, w sumie. Co? Czekajcie, jak ja zrobię taką prowizoryczną. Nie kombinuj, Wito, albo coś takiego. O, dobra. O, czekajcie. Będziemy mieli takie ładne będzie... łóżeczko. I tu jest niby okno w ogóle. O, to będzie fajne. Ale ładnie. Dobra, okej, okay. I tu też zróbmy. Dobra, są żaluzje, więc wygląda jakby tu było okno. No to nie. Rolety mam. Jak się szafka nazywa ta? Kabinet chyba. A mi nie o to takie. O co ci chodziło? Ale ja tego nie mogę użyć. Dlaczego? No bo to nie jest ma na mój poziom. Nie, no możesz, dlaczego nie? Naprawdę? Dobra, okej, okay, ja już mam zrobione. Wstawimy jeszcze tutaj sign. Jeszcze okay. Brązowe może? Stawimy taki, dobra. Glazdak? Co to są za dziwactwa? Nie widziałam nigdy takich epicki, dziwactw. Epicki domek pro. Ale... Dobra, okej, okay, mamy. Słuchajcie, ja już skończyłem, więc poczekamy jeszcze na Belę i na Dobka i za chwileczkę będziemy oceniać nasze domki i podziemia. Zobaczymy, jak tam wyszły sekretne domki. Okej, okay, słuchajcie, wszyscy już jesteśmy gotowi, także możemy sprawdzać nasze tajne domki. Zobaczymy, jak tam one tutaj wyszły. Domek, jesteś gotowy? Powiedz Beli na ucho. Jest gotowy? Jest. Dobra, okej. Okay. To wchodzimy, Domek, do twojego tajnego domku. Tu jest pewnie wejście, no bo jest tak zaznaczone. Okej, okay, dobra, można tu wejść. Dawaj, Bela, wchodź. Dawaj, wchodź, wchodź, dobra, jestem. Jesteśmy. Okej, okay, patrzcie. O, całkiem fajnie, ma tutaj chesty. A w chestach nic nie ma, niestety. Ma tutaj piecyk, ma crafting table, ma takie siedzonka, patrzcie, nawet z piachu. Tu ja nawet zrobione. Nie mam craftingu. I mamy, patrzcie, łóżko zrobione i torcza jednego. Okej, okay. Tak wygląda Nobka sekretny domek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się spodoba. I oczywiście w karcie możecie zagłosować, który domek dzisiaj był lepszy, więc głosujcie w karcie, słuchajcie. Albo na Nobka, albo teraz na Bellę. Zobaczmy, jaki Bella zbudowała. Okej, okay, tutaj jest chyba wejście, dobra. Tak, żelazne, ironowe. Tak, dobra, wchodzimy. Wow, trochę ciemno, Bella, nie masz tu żadnych świateł. Nie mam, Wito. Dobra, żadnych. Ale tutaj jest, słuchajcie, sypialnia, dwa łóżka, także dosyć sporo. W ogóle bardzo duży ten domek pod ziemią ci wyszedł. Ale jest taka bardzo. Antresola, słuchajcie, też jest piętrowa, czyli podobnie jak u mnie. No tutaj jest niby lodówka, okej. Okay. Różowo oczywiście, musiało coś być różowego. Sam krzesło i z tą steratą. Okej, okay, tak wygląda Beli, słuchajcie, ale domek jest pod ziemią. Ale to pusto, nawet nie mam obrazu. No bo zrobiłaś za duży domek, mówiłem ci, że zrobiłaś za duży. Nie płacz. Jest całkiem ładny. Dobra, to chodźcie pochwalić. Głosujcie... pochwal swoim. Dobra, idę się pochwalić swoim, słuchajcie. Głosujcie na Bellę również, jeżeli wam się podoba. Więc macie wybór dla Belli albo na mój, słuchajcie, pro domek. Także idziemy tutaj zobaczyć, chodź Bella. Domek idę. Z nami nie idzie, bo on jest obrażony. Epicki domek pro. Widzisz? To jest napisane domek. Pro, no dobra, wchodzimy do środka. Uwaga, powoli. Idzie, no idzie się idzie, i idzie. Ale to jest diamentowy, więc sobie uważaj. Dobra, co mamy to tutaj. Jest za to jest telewizor? Sypialnia. To nie jest telewizor, to jest niby okno. Aha, pod ziemią. Teraz to wygląda. Dobra, tu mamy lampkę, mamy złote łóżko, popatrz. Jak dla normalnie takiego, wiesz, bogacza. No, dobra, mamy bilard nawet, bilard, rozumiesz to? Masz nawet? Mamy bilard, tu można sobie usiąść, tu też są roleciki. No dobra. Pyk, 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 okej, okay, dobra. Jakie lampeczki? Lampeczki takie, fajne. Yo, dobra, schodzimy jeszcze niżej, bo można zejść tutaj niżej. Okej, okay, i uważaj, patrz na te drzwi. Stół szklany? Szklany stół. Ja, ale i tu są siedzenia i w ogóle, patrz na te drzwi. To przecież pyk. Jak w jakimś tym. Widzisz, się wchodzi. Sejfy. I zobacz, tu na dole jest ile złota w ogóle. Tu widać, że tu mieszka pro, słuchajcie. Naprawdę to widać. Ale gdzie jest to złoto? Już jesteś teraz zamknięta, istotnie wyjdziesz. Wito, ale to... Bo tam nie wolno wchodzić, bo to jest bank. Wito, nie, ale wejdź w ogóle, sprawdź. Nie kradnij, Bella. Nie masz. Oddawaj to złoto, ukradłaś. Ale zobacz, nie masz. Oddawaj. Ja nic nie wzięłam. Chodź tu, Bella, na to, bo jeszcze jeden pokój został. Co? Cwaniaczku. Jeszcze jeden pokój? Tak, jest drugi otwierany pokój, gdzie jest łazienka. No, ale widzisz? Pizku, ja nie popatrz, to jest pralka nawet ja działająca i można na kibelek usiąść. Pokaż. Pralka widzisz? Działa? Działa. Ej, wszystko działa. Coś tutaj. Nie mamy co wrzucić, bo nie mamy rzeczy żadnych. Nawet jest mówisz? Taka szafeczka, popatrz, nad zlewem. Aha. Widzisz? Można nie, do niej wejść. Widziałam, znaczy można dobra. Nią kliknąć. To ja wezmę, to wypiorę. Co wypierasz? Moja koszulka się zepsuła. Aha. Ubrudziła, znaczy.
Ale nie, bo tu trzeba wody dolać. Wodę. Nie umiesz, Bela, zostaw to. Ja chcę to zrobić. Nie zrobisz tego nigdy. Ja wstawię pranie. Dobra, wstawię to pranie. No i daj start. No i start. Ha! Nie działa, coś jeszcze. I to, masz zepsutą. Nie, pralkę. Nie ma mydła jeszcze, Bella, bo tutaj trzeba jakoś mydło zrobić. Co? Ja nie wiem. Ja muszę kapsułkę rzucić. Nie pamiętam, jak to się robi, Bella, bo to nowa pralka, więc dobra, nie umiem. Dobra, ja zamykam ja ciebie. Okej, słuchajcie, jeżeli domki wam się podobały, głosujcie teraz na Domka, albo na Bellę, albo na Pro właśnie na mnie. Także dajcie znać w komentarzach, który wam się najbardziej podoba. A my, słuchajcie, widzimy się jutro w kolejnym filmie. Subskrybujcie oczywiście, lajkujcie ten filmik, jeżeli wam się podobało. A my widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa! Pa, pa.